To znaczy tylko w Polsce, tylko w Warszawie takie rzeczy, że ta Kryśka jest w szpitalu. Ona ledwie żywa, przecież ona już umiera. A te, no jakby, wiesz, to nie jest spadek, bo mieszkanie zaraz spółdzielnia zamknie. Walczą o jej mieszkanie, w którym ona mieszkała, zamiast jej dać spokój w tym szpitalu, bo jak ona skona, ona umrze i tak mieszkanie pójdzie na Skarb Państwa, zaraz zamkną, bo to nie jest prywatne, to nie jest własnościowe. I już, tak jak u Marianek Maciewitek. Mieszkanie, proszę Państwa, własnościowe, mieszkanie prywatne. I tutaj spółdzielnia Sławca się tylko wzięła i zbłaźniła, no, wkładając do zamków te druty, bolce, uniemożliwiając ludziom tutaj wejść, a nie mieli do tego prawa, bo ci ludzie, którzy mieszkali, to potem do tego mieszkania też wchodzili. I to takie, wiecie Państwo, na całą Polskę, to co żeśmy my zaczęli mówić, no to zaczęli patrzeć na palce i tej Hanna ręce, tej Hance Gronkiewicz-Walc, zaczęli się przyglądać, tyle afer wyszło teraz. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze, i bardzo ja się cieszę z tego powodu. Bardzo się cieszę. Niech coś się dzieje sprawiedliwego, prawda? Coś dobrego się niech dzieje. To jest melodia przyszłości, ale że coś takiego niebawem powstanie, będzie można zobaczyć to na deskach któregoś z warszawskich teatrów. Co ciekawe, proszę Państwa, płyta 40 przebojów jest takim wyłomem, jeśli chodzi o żelazną relację kupna i sprzedaży. To znaczy ta płyta, podobnie jak jedna z płyt zespołu Radiohead, jest dostępna w sieci. Tak, tak. Wiesz co, tak naprawdę ta płyta gdzieś powstała, nie wiem, z potrzeby serca. No, dla nas samych i dla naszych kumpli. I chcemy wszystkich słuchaczy jakby zaprosić, żeby zostali naszymi kumplami. Jedynym warunkiem jest to, żeby polubili tę płytę i za darmo, legalnie mogli sobie ją ściągnąć, posłuchać, nie wiem, zakochać się w niej, zachwycić albo wyrzucić do kosza, znaczy skasować. Strona, z której można legalnie to ściągnąć, to jakubik-derigasow.pl. Wystarczy na to wejść, kliknąć i płyta jest wasza. Mam wrażenie, Arku, że ty jesteś niezwykle lojalny, jeśli chodzi o twoje współprace twórcze. To na przykład z Wojtkiem Smarzowskim pracujesz już wiele, wiele lat przy bardzo wielu projektach. No między innymi teledysk do tego utworu zrobił Smarzowski. Oj tak, no to jeżeli Państwo wejdą sobie na YouTube'a i zobaczą ten teledysk, to no to się nieźle zdziwicie, bo to chyba największa masakra siekierą, oczywiście, bo to reżyseria kolegi Smarzowskiego. I Jesień średniowiecza nazywa się piosenka, gdzie no ilość... I że Żydzi ciągle będą tu, wiesz, nielojalni względem zarządzania w Polsce i będą tak, wiesz, oczekiwania polski, polski naturalizm w wykonaniu Smarzowskiego. Zdecydowanie. No to, wiesz co, to róża czy wołyń to mogą po zapałki skoczyć jakby w ilości na minutę trupów i części odrąbanych ludzkiego ciała. Nie, no hardkorowy jest ten teledysk, nie ma co mówić, ale wiesz co? Do Wołynia i do innych projektów, które tworzycie razem z Wojtkiem Smarzowskim, wrócimy już za chwilę. Posłuchajmy informacji Radia Tok FM. Arkadiusz Jakubik, wybitny aktor, reżyser, a także muzyk, jest moim i Państwa gościem. Oj tam. A teraz na poważnie. Oj tam, oj tam. Oj tam, oj tam. Także widzicie Państwo, tu kobieta umiera, a tu, wiesz, warszawianki z Bożej łaski. A tu się kłócą, pójdą do szpitala, do niej będą się kłócić i nad grobem, żeby coś ona chyba zadecydowała, że mieszkanie przejmie ta, tej klucze zabrać i żeby zadecydowała coś, bo przecież ta Lipska chytrze została opiekunką tej Krysi. No to jak ona umrze, no to ona jako opiekunka jeszcze będzie mogła te klucze oddać administracji. Niestety, ale póki ta Kryśka żyje, to jeszcze tutaj można ze 12-11 tysięcy zapłacić i ten, kto to zapłaci, to może będzie potem mógł walczyć o to mieszkanie. Taka jest forma, bo to nie jest mieszkanie prywatne. No to więc już ta Lipska się kręci koło tego mieszkania. Co za babsztyl, no i ta
Jadwiga Grabowska ma okazję tutaj, proszę Państwa, ochrzaniać ją, krzyczeć na nią, nawet tutaj tak kabaretowo przez telefon, to co Państwo żeście słyszeli, powiedziała, że tu przed blokiem przyjdzie, będzie krzyczała, czy złodziejka, już połowę mieszkania okradłaś. W czasie, gdy kobieta w szpitalu połowisz kapelusz słomkowy, już to, już tamto, bo jej się to podoba, przecież ona już nie będzie nosiła, przecież kobieta umiera, także nie ma. I tutaj jeden kapelusz ja jej dałam, drugi kapelusz ona. I tak kręci, i tak strasznie wstrętna wiedźma. No, no tak, tacy są ludzie, proszę Państwa. Mieć i być. Mieć i być. Jacy są warszawiacy, to Państwo nie macie zielonego pojęcia, że trzeba to było przyjść, trzeba było przyjechać, trzeba było podejść, żeby to zobaczyć. Jacy są ludzie. No, że te słoiki, no to to są rodowici warszawiacy. No. 99. Te słoiki to są rodowici warszawiacy. Chciwi, pazerni. A tym ocenianiem swoim tak jak w tym Instytucie Słowackim, ja mówię, zobacz na tą starą, siwą babę, jak ona podchodzi do tego chłopaka, co tak obserwował i tak dogadywała mu, dogadywała. Ale to przecież nawet człowiek nie patrzy się, ale to widzi, bo to się wyczuwa. Złe wibracje. I tak właśnie dlatego, jak leciała Nirmala Devi nad Warszawą, nad Polską centralną, to mówi, ja byłam na medytacjach, na stawki 3x5 w technikum poligraficznym. To akurat słyszałam, co Nirmala Devi mówiła po angielsku, że wild vibration, że bad vibrations from Poland, że złe wibracje stąd, z Polski. No i teraz tutaj ci handlują. No, oni tylko na handlu żyją, tylko, wiecie Państwo, jeszcze chcieli, żeby Warszawa wróciła do czasów sprzed II wojny światowej, a tak zgrzytają zębami tu Warszawie na ciebie patrzą się, jakbyś ty ich im w II wojnie, w czasie II wojny światowej pół rodziny wymordowała. Zapraszam, Komisja Europejska zarzuca Volkswagenowi, że fałszując pomiary toksyczności spalin w swoich samochodach naruszył unijne przepisy dotyczące ochrony konsumentów. O sprawie pisze Die Welt i podkreśla, że oznacza to roszczenie finansowe o całkowicie nowych rozmiarach. Unijna komisarz do spraw sprawiedliwości powiedziała w rozmowie z gazetą, że w Brukseli analizowane są obecnie informacje pochodzące ze wszystkich państw członkowskich i już teraz widać, że koncerny wyraźnie naruszyły europejskie przepisy. Nieoficjalnie, jak pisze Die Welt, chodzi o złamanie prawa w 20 spośród 28 państw unijnych. Komisja Europejska chce wesprzeć konsumentów w egzekwowaniu należnych im odszkodowań. Co najmniej 38 osób zginęło w zamachach bombowych, do których doszło dziś w Syrii na terenach kontrolowanych przez siły rządowe i Kurdów. Zdaniem Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka ofiar może być jednak więcej. Sejm odrzucił przed chwilą wniosek Platformy Obywatelskiej w sprawie odwołania z funkcji marszałka Marka Kuchcińskiego. Głosowanie odbyło się przed chwilą. Poprzedziła je ponad godzinna debata. Podejrzana o korupcję była prokurator apelacyjna z Rzeszowa Anna H. zostanie w areszcie co najmniej do 19 września. Tak zadecydował Sąd Okręgowy w Katowicach, który nie uwzględnił zażalenia jej obrońcy w tej sprawie. Zarzuty wobec H. mają związek z tak zwaną aferą podkarpacką. Grozi jej do 8 lat więzienia. Kolejne informacje TOK FM o 12.40. Pogoda. Dziś w całym kraju pochmurno i deszczowo, najmocniej popada w południowo-wschodniej Polsce. Na termometrach zobaczymy od 13 stopni w Zakopanem przez 19 w Warszawie do maksymalnie 20 we Wrocławiu i Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie. Oczywiście. Trauma Wajdy. O to, co wielokrotnie mówiłeś o Wołyniu. Ja rozumiem, że część z Was, część z artystów, którzy są zaangażowani w ten projekt, ma jakieś osobiste reminiscencje i rodzinne opowieści w tej sprawie. Wiesz co, to oczywiście jest kwestia przypadku, bo Wojtek Smarzowski, robiąc obsadę, robiąc castingi, to nie było warunkiem, że aktor, który ma zagrać w tym filmie, ma mieć coś wspólnego z wydarzeniami na Wołyniu, ale,
ale faktycznie w moim przypadku, kiedy dowiedziałem się, że zagram te role, znaczy tam przeszedłem tam jakiś cykl castingów, zdjęć próbnych, to ta informacja była dla mnie prywatnie, intymnie bardzo, bardzo istotna, bo... Premiera Wołynia 7 października, proszę Państwa, i to jest film, którego się szalenie boję, muszę Ci się przyznać, ponieważ... Ci i słusznie, i słusznie, to jest... Ponieważ to jest taka rana pomiędzy nami a Ukraińcami, która wydaje mi się, że dotknięta w sposób nierozważny może powodować kolejny ból i kolejne cierpienia. Tak. Zgadza się, tylko wiesz co, od 25 czy 6 lat Ukraina jest niepodległym państwem i nie zrobiła jeszcze tego, co zrobić powinna, mianowicie rozliczyć się z tym, co się wydarzyło na Wołyniu w czasie wojny. Ja powtarzam to cały czas. Sytuację, kiedy miałem przyjemność poznania ambasadora Ukrainy i jak gdyby rozmowy na temat tego filmu. Było sporo takich gestów, wiesz, ze strony zarówno intelektualistów ukraińskich, ale też kościoła, biskupów. Te gesty były niezwykle ważne i... Zgadza się, ale czy to znaczy, że film pod tytułem Wołyń nie powinien powstać, że nie wiem, trzeba zakazać ekranizacji tamtych wydarzeń? Myślę, że film pod tytułem Wołyń nigdy nie było, aktualnie nie jest dobry czas i pewnie nigdy nie będzie dobrego czasu, żeby nakręcić film o rzezi wołyńskiej. Natomiast tego tematu nie można zamiatać pod dywan, krótko mówiąc. I myśląc w przyszłości o budowaniu bliskich, dobrosąsiedzkich relacji z Ukrainą, trzeba o Wołyniu rozmawiać i tyle. Ja powiem Ci, że rok temu ja miałem o wiele większą nadzieję, że to się wszystko potoczy we właściwym kierunku. Życzone właśnie spotkanie z ambasadorem Ukrainy, który rzekł, że sam bardzo na ten film czeka, uważa, że ten film powinien powstać i zdaje sobie doskonale sprawę, że to będzie ogromny skandal na Ukrainie. Ale powiedział mi, że powstała polsko-ukraińska komisja niezależnych, i to jest, podkreślam, niezależnych od polityki historyków, którzy mają dostęp do akt Ukraińcy, do polskiego IPN-u, akt, które są tam, i tak samo Polacy do archiwów ukraińskich. I że prace tej komisji mają skończyć się powstaniem wspólnego dokumentu, gdzie nazwie się w konkretny sposób te wydarzenia wołyńskie. Niestety minął rok i tak jak to, czego się bałem, że polityka wzięła górę nad prawdą historyczną. Spotkałem się 2 miesiące temu z panią Ewą Siemaszko, najwybitniejszą chyba jakby znawczynią tematu ludobójstwa na Polakach, na Wołyniu, na Kresach, i powiedziała mi, że zna osoby z tej komisji, polskich historyków, którzy są w tej komisji, i niestety nie mamy dostępu do ukraińskich archiwów, także ta sprawa będzie jeszcze wymagała długiego czasu. Ale czy ty sądzisz, że Wołyń Wojciecha Smarzowskiego będzie krokiem w stronę pojednania, czy zaogni sprawę? Nie, myślę, że absolutnie krokiem do pojednania, bo jedyną możliwą drogą, żeby do tego pojednania doszło, jest nazwanie tamtych wydarzeń po imieniu. Strona ukraińska musi się z tymi wydarzeniami skonfrontować. Nie może zmieniać faktów historycznych. Zresztą, bo w tym kontekście przypomina mi się także na przykład książka Pawła Smoleńskiego, Pochówek dla Rezuna, która jest opowieścią odwrotną, to znaczy trochę rozliczającą Polaków w kontekście relacji polsko-ukraińskich. I no wiesz, tutaj zawsze wydaje mi się, że trzeba ważyć strony. I myślę, że te racje w filmie Smarzowskiego są uwzględnione. Jakby są oczywiście pokazane akcje odwetowe, bo tylko, że ważne są proporcje. Proporcje ofiar po obu stronach i pewnie ważne jest to po prostu, kto zaczął.
A jakby kontekst tego, że my mamy swoje za uszami w relacjach polsko-ukraińskich, również jest pokazany w tym filmie. Nie jesteśmy bynajmniej aniołami w filmie Wołynie Smarzowskiego. Czekamy na tą premierę z duszą na ramieniu. Arku, chciałbym wrócić teraz do twojej biografii, bo ty jako artysta jesteś dla mnie dowodem na to, że często życie zaczyna się po 40. Skończyłeś wrocławską szkołę w 92 roku. Tak, szmat czasu. Rozumiem, szmat czasu. Że ten Wrocław to stąd twoje śpiewanie. Bo wrocławska szkoła teatralna słynie z aktorów śpiewających. Wiesz, chyba tak nie jest do końca, chociaż o paradoksie, jak przeprowadziłem się z Wrocławia do Warszawy, to wiesz, gdzie wylądowałem. Ja to wpisuję zawsze tak, jestem łobuzem i wpisuję to dla żartu na pierwszym miejscu w moim aktorskim CV, czyli byłem solistą operetkowym w warszawskiej operetce, gdzie próbowałem stanąć w szranki z najwybitniejszymi gwiazdami polskiej operetki, panią Grażyną Brodzińską czy panem Bogusławem Morką. Ja tam nieudolnie usiłowałem na scenie razem z nim jakiś tercet zaśpiewać do klasycznej operetki Zemsta nietoperza. No, bardzo śmieszny, zabawny epizod w moim życiu, taka podróż w czasie, kiedy przenosisz się 100 lat albo 150 lat wstecz, koniec tak, XIX wieku, kandelabry, kastowość totalna, zupełnie inny świat. Na szczęście z tego świata uciekłem, ale wiesz co, ze śpiewaniem to nie jest tak do końca, bo Wrocław nie jest tam, myślę, naznaczony piętnem, szkoła wrocławska, piętnem śpiewających aktorów. Wiesz co, Robert Więckiewicz mi to zawsze powtarzał, który też jest po Wrocławiu i mówi, ja zawsze, wiesz, do tej piosenki miałem dystans, bo jestem z takiej szkoły, wiesz, dla mnie to zawsze jakoś tak pachniało wiochą. Wiesz co, ale na szczęście czasy się zmieniają i nowi dyrektorzy przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu na czele, no teraz Cezary Studniak, to jak otworzył ten festiwal, gdzie, wiesz, zaprasza Piatnicę, gdzie zaprasza najbardziej odjechane zespoły muzyczne, wykonawców, które na szczęście jakby kończą, znaczy skończyły takie myślenie o piosence aktorskiej, że piosenka aktorska to jest aktor ubrany na czarno, który wchodzi na scenę w reflektorze, w spocie i ten aktor przeżywa i gra, i aktor gra, że śpiewa i strasznie przeżywa i płacze i katusze. Nie, myślę, że to, co się teraz dzieje na tym festiwalu, to są naprawdę bardzo ciekawe muzycznie, teatralnie propozycje, po prostu są nowe czasy. Byłeś solistą operetki warszawskiej i powiedz mi, gdy tak myślisz o swojej drodze twórczej, to gdzie był ten taki zwrot, że narodził się Arkadiusz Jakubik, aktor charakterystyczny, z niezwykłą wiskomiką, ale też gdzieś tam z takim wewnętrznym jakimś smutkiem. Czy to wesele? I twoja słynna rola notariusza? Wiesz co, faktycznie chyba od wesela coś się zaczęło dziać w moim takim życiorysie aktorskim. To gdzieś faktycznie najważniejsza dla mnie, początek takiej poważnej, serio drogi aktora Jakubika, który tam próbuje wcielić się w różne postacie. Nie ukrywam, że kompletnie nie rozumiem Smarzowskiego, że dał tę rolę debilowi z Polsatu, bo ja wtedy cały czas siedziałem gdzieś tak w tej szufladzie z napisem idiota z 13 posterunku. Ja bym nie miał takiej odwagi, żeby facetowi, który ma taką twarz, tego rysia, głuchego sapera z metalową ręką, żeby dać mu poważną, dramatyczną rolę w filmie Wesele, no ale mam nadzieję, że... Znaczy, poważna, ona jest taka mieniąca się, wiesz, jest z jednej strony komediowa, z drugiej strony właśnie tragiczna, jeszcze z trzeciej strony arcypolska. Czyli wiesz, ja uwielbiam tę rolę, słuchaj, jestem gdzieś podobno honorowym członkiem gildii polskich notariuszy. Sobie wyobraź, że miałem jakąś sytuację, że musiałem jakiś akt podpisać, coś zrobić i zostałem zwolniony, uwaga, zwolniony ze wszystkich notarialnych opłat, ponieważ jestem przez prawdziwych notariuszy bardzo ceniony i lubię.
zachwiany. Pomimo tego, że jesteś w tym filmie oszustem. No dokładnie, ale myślę, że oni mają jednak odrobinę dystansu do siebie, także to... No i Środoń, czyli twoja wielka, główna rola w Domu Złym Smarzowskiego. Postać też bardzo niejednoznaczna, a też ze swoją... Także wiecie państwo, już ten czas na Hoffmanów to dawno minął, teraz to już tak... Nie ma, że długo wybiera się kogoś do roli. Teraz ktoś w internecie zabłyśnie, czego nie było w XX wieku i już ma rolę. Także to nie ma czasu teraz na Hoffmanów, tak jak to kiedyś było w Teatrze Wielkim, że do Hoffmana przychodzili ludzie, i aby dostać rolę, prawda? Teraz już nie ma tak, proszę państwa. Teraz można zabłysnąć nagle, można zabłysnąć inaczej, przez internet. Nie tak jak znajomości. Kiedyś te znajomości, jak były, to tutaj ta von Lipski. Och, żona jest kimś wielkim, że... Ja mówię, taka świnia kupę zrobiła wczoraj w internecie. Ja mówię do tej Lipskiej, zobacz, twoja córka to w internecie. Taka bardzo różowa Peggy, bardzo fajna. I się wszyscy tam śmieją, radość, bo to wiecie państwo. I świnia zawsze wzbudza takie coś. I jeszcze ta Locha kupę, że zrobiła. Ja mówię, zobacz, twoja córka, no bo jak to grube, to takie, wiecie państwo, no to przecież, no jak to nie locha? No, do szlachcianki niepodobna, do złodziejki wygląda, do krętaczki. Ona kiedyś, ta Lipska, jak tu przyszła kiedyś, to Janka nie było, ale ona już tu chciała wejść jedną nogą. Mówi, nie, jak ja nie znam, jak ja mogę puścić jeszcze z jakimś facetem, jak ja mogę kogokolwiek tu puścić, jak ja tutaj nie znam. A ta Lipska taka jakaś właśnie wtedy, taka baba, co jako cyganka, która chciałaby wejść jedną nogą i załatwić wszystkie sprawy u kogoś, kogo się nie zna, pod pretekstem, że gdzieś tam Janka Witka zna. Przecież ja nie wiem, czy ty w ogóle znasz tego Janka Witka, a czy Janek Witek ciebie zna. Dlatego też nie wpuściłam, ona tutaj po francusku kartki pisała tam przy oknie, po francusku kartki pisała do Janka. A Janek Witek się śmiał, mówi, nie wpuszczać złodziejki, nie wpuszczać. No gruba baba, tłusta taka, wiesz, i ona musi się dużo malować, dobrze umalować, żeby jako tako wyglądać, bo tak to widać, że baba kuta na pieniądze chciwa i nie jednego by do grobu doprowadziła, żeby się do tych pieniędzy dobrać. A to mało takich było w przeszłości? Była taka Jezebel, czy państwo znają dramaty biblijne? Jezebel wyrzucili przez okno i tam krew po niej, to psy lizały. Więc Mareczek mówi, wyrzuć się Lipską, mówi, przez okno. Ja mówię, słuchaj, no i tak tu miałaby miękkie lądowanie, bo to na trawie, wiesz co to. No, radio Conchita. Ona by tu krzyczała, no bo to się zapiera. Jeszcze czego brakuje? Ja mi to, ty przyjdź. Sobie sam rób, co chcesz. No. Także proszę państwa, kupa śmiechu. Dla pieniędzy. Człowiek jest potworem. A jak powiedziałam, że jesteś taka podła, idź sobie spać do tej. Do Joanny, masz koleżankę z podstawówki, no to i nie wpuściłam jej, ona nawet tutaj policję wezwała, że wiesz, że ja jej do domu nie wpuszczam. I było po 10:00 i nie odezwałam drzwi i nie otworzyłam drzwi nawet i policji. I bo po 10:00 można nie otwierać i się nie odzywać i nikogo nie ma i do widzenia. Także proszę państwa, obrzydliwy babsztyl, teraz tą Jadwigą Grabowską się wykłóca, no przecież proszę państwa, ludzie są niedoskonali i ta ma troszeczkę nie po kolei pod sufitem i tam troszeczkę ma nie po kolei poukładane rzeczy pod sufitem, także no nie ma ludzi doskonałych, także wiadomo, to ludzie powinni sobie ustępować, dlatego mówi się, że mądra ustąpi głupiemu, ale dlaczego nie może ustąpić głupiej, dlatego, że i ta głupia, no dowiedziałeś. Boże, przestań.